Portal o historii EU zaprasza do obejrzenia i wysłuchania debaty Komunistyczne pomniki w przestrzeni publicznej, dylematy trudnego dziedzictwa. W sierpniu 2022 roku na jednym z portali Polskiej Agencji Prasowej opublikowano wypowiedź doktora Karola Nawrockiego, w której prezes IPN stwierdził: w ciągu ostatnich 3 miesięcy usunęliśmy 20 sowieckich pomników, ale na naszej liście jest ich 60. To bardzo szybkie tempo, ale chciałbym być tym prezesem IPN, który dokończy proces dekomunizacji w Polsce. W spotach publikowanych w internecie prezes IPN nawołuje do usuwania pomników powstałych w czasach Polski Ludowej. Niech wybrzmi to jasno i wyraźnie. W polskiej przestrzeni publicznej nie ma miejsca na jakiekolwiek upamiętnienia totalitarnego reżimu komunistycznego i służących mu ludzi. W wielu miejscowościach odbywa się demontaż monumentów. Czy podobny los spotka pomnik wyzwolenia ziemi warmińskiej i mazurskiej w Olsztynie autorstwa Ksawerego Dunikowskiego? O olsztyńskim monumencie Nawrocki mówi następująco. Pomnik ten jest przede wszystkim ahistoryczny, bo dotyka wydarzenia, którego nie było. Rok 45 nie był wyzwoleniem. Pomnik ten nie powinien stać w przestrzeni wolnego, pięknego polskiego miasta, dlatego że jest pomnikiem oddającym cześć i honor tym, którzy mordowali, którzy gwałcili, którzy palili. Instytut Pamięci Narodowej będzie w zdecydowany sposób dążył do tego, aby ten pomnik z przestrzeni publicznej Wolnego Miasta Olsztyna zniknął. W obronie olsztyńskiego pomnika stanął historyk i kulturoznawca profesor Robert Traba, który w liście otwartym do doktora Karola Nawrockiego wyłuszczył i poddał krytyce błędy w argumentacji prezesa IPN. List został opublikowany na łamach portalu O Historii EU. Konflikt wokół pomnika wyzwolenia ziemi warmińskiej i mazurskiej autorstwa Ksawerego Dunikowskiego w Olsztynie jest pretekstem do rozmowy o tym, czym są i jakie funkcje pełnią pomniki w przestrzeni publicznej. Co rozumiemy pod pojęciem trudnego dziedzictwa oraz na czym powinien polegać proces dekomunizacji przestrzeni publicznej w przypadku uznanych dzieł sztuki. W dyskusji udział biorą profesor Robert Traba, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie. Profesor Tadeusz Żuchowski, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Jacek Frydrich, Muzeum Narodowe w Gdańsku. Rozmowę poprowadzi profesor Anna Ziębińska-Witek, Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Anna Ziębińska-Witek i w imieniu swoim i portalu O Historię EU witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu, tym razem poświęconym pomnikom komunistycznym czy postkomunistycznym oraz zagadnieniom związanym z trudnym dziedzictwem. Bezpośrednią przyczyną, pretekstem dla naszego spotkania jest sytuacja wobec pomnika wyzwolenia ziemi warmińskiej i mazurskiej autorstwa Ksawerego Dunikowskiego w Olsztynie, ale do tego tematu dojdziemy. Na początek pozwolicie Państwo, że przedstawię naszych gości. Króciutko, wybaczycie panowie, przytoczę tylko tutaj najważniejsze z waszych życiorysów elementy. Zacznę alfabetycznie. Pan profesor Jacek Frydrich, historyk sztuki, muzealnik, profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, również dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zainteresowania badawcze pana profesora to dzieje sztuki i architektury w Gdańsku, historia architektury i projektowania w Polsce po 1945 roku oraz problematyka związana z odbudową i ochroną architektury zabytkowej. Pan profesor Robert Traba, historyk, zatrudniony w Instytucie Studiów Politycznych PAN, ale również honorowy profesor na Freie Universität w Berlinie, dyrektor, założyciel i wieloletni pracownik Centrum Badań PAN w Berlinie. Pan profesor specjalizuje się w badaniach pamięci społecznej i historii kulturowej Polski, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Niemiec w XIX i XX wieku. Również
polsko-niemieckiego pogranicza. Wiele funkcji pan profesor spełnia oraz jest członkiem wielu polskich i międzynarodowych gremiów naukowych. I pan profesor Tadeusz Żuchowski, historyk sztuki, zatrudniony na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze to sztuka europejska, architektura rezydencjonalna Europy, rzeźba europejska oraz problemy wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa. Kurator wielu wystaw oraz członek wielu polskich i międzynarodowych gremiów naukowych. Panowie, chciałabym zacząć od nadania naszej rozmowie szerszego kontekstu, zanim dojdziemy do wspomnianego już pomnika Dunikowskiego. Chciałam zapytać panów o aktywność pomników. Szczególnie mnie tutaj interesują pomniki stawiane po 1945 roku, gdyż wiemy, że i architektura, i planowanie przestrzeni były od samego początku uważane przez komunistów za bardzo istotne środki ekspresji władzy nad społeczeństwem. Ideologizacja przestrzeni miejskiej zaczęła się w Polsce właściwie jeszcze przed powrotem wojska radzieckiego spod Berlina, gdyż pierwszy konkurs na pomnik wdzięczności dla Armii Czerwonej w Krakowie rozstrzygnięto już 26 stycznia 1945 roku, a pierwszy spośród wielu podobnych monumentów odsłonięto 23 lutego tegoż roku w Katowicach. Pomniki te stawiano zawsze na centralnych placach, ewentualnie w takich punktach, które stawały się punktami najważniejszymi w przestrzeni miejskiej. Jeśli chodzi o tak zwane ziemie odzyskane, pozwolę sobie użyć tego określenia, sytuację tutaj mamy jeszcze trudniejszą i właśnie dlatego chciałam się panów zapytać. Z perspektywy waszych dyscyplin i waszych badawczych zainteresowań, czym jest pomnik jako dzieło sztuki, jako znak czasów, jako symbol w przestrzeni, jako upamiętnienie? W jaki sposób pomnik organizuje przestrzeń miejską? Jak funkcjonuje w przestrzeni publicznej, że jest taki ważny, tak istotny? Tak jak mówię, przede wszystkim tutaj ten okres po 1945 roku bardzo mnie interesuje. Może pan Jacek Friedrich na początek. Nie wiem, czy powinniśmy zaczynać w 1945 roku. Rozumiem, że ze względu na Dunikowskiego oczywiście ten okres nas interesuje i pewnie na nim się za chwilę skupimy, ale żeby zrozumieć fenomen pomników jako rzeczywiście tego, o czym pani mówiła, takich miejsc, takich punktów, takich obiektów, które organizują wyobraźnię, organizują społeczne rozumienie przestrzeni, czasu, świata w ogóle, no to historii przede wszystkim. Chyba jednak trzeba się cofnąć do wieku XIX, bo jednak fenomen pomnika, takiego jak my go do dzisiaj na ogół rozumiemy, to jest jednak w ogromnej mierze fenomen XIX-wieczny. I związany, no związany z tymi ogromnymi, tymi w ogóle dojmującymi procesami XIX-wiecznej Europy, czy Zachodu, powiedzmy szerzej, prawda? Czyli kwestia rodzącego się nacjonalizmu jako takiej idei, czy ideologii potem już organizującej wyobraźnię w tych wielkich, a potem też i tych tak zwanych mniejszych, niehistorycznych narodów europejskich. To jest kwestia konsolidacji władzy, to jest kwestia centralizacji tej władzy, centralizacji edukacji, tego, co moglibyśmy nazwać polityką kulturalną, prawda? No, zdajemy sobie pewnie wszyscy sprawę z tego, że w tej przednowoczesnej Europie oczywiście też pomniki stawały, prawda? Ludwika XIV, no, żeby przywołamy najoczywistszy przykład, prawda? Ale one jednak mieściły się w logice dynastycznej. Pewnie no, długo by mówić, no, to kształtowanie się tych idei narodowych oczywiście ma swoją dynamikę też i gdzieś tam pewnie przed rewolucją francuską już też można by jakieś początki tego widzieć, ale jednak myślę, że tutaj nie wiem, czy ze mną dyskutanci zgodzą obaj, ale myślę, że jednak rzeczywiście, skoro mówimy o pomniku jako o fenomenie takim już dojrzałym, to jednak wiek XIX tutaj jest kluczowy, prawda? I tutaj właściwie można powiedzieć, że jest tego rodzaju wyścig. Przecież jeżeli my chodzimy po miastach europejskich, wielkich miastach,
po Paryżu, Londynie, Berlinie, prawda, to pomimo tych wszystkich tam, że mówimy o Berlinie, pomimo wszystkich zniszczeń, tych pomników jest tam masa przecież, które powstały przed II wojną światową, a bardzo często nawet przed I wojną światową, prawda, nawet powiedziałbym częściej. W Paryżu każde większe miasto francuskie jest wypełnione pomnikami. Na Wyspach Brytyjskich mamy czasami takie miejsca, bo ja wiem, jak w Glasgow na przykład, gdzie na jednym placu miejskich tych pomników jest chyba kilkanaście, które tworzą całe systemy po prostu takie pomnikowe, oczywiście bardzo przemyślane, mówiące właśnie o pewnej oficjalnej wizji historii, przeszłości, polityki itd., itd. Więc myślę, że jeżeli mówimy o sytuacji po 1945 roku, no to jednak musimy mieć świadomość tego, że to jest kontynuacja, jasne, w zmienionych warunkach, ale to jest jednak kontynuacja fenomenu wcześniejszego. Więc myślę, że ten XIX wiek tutaj trzeba jednak przywołać jako kolebkę nowocześnie rozumianej sztuki pomnikowej. Dziękuję bardzo. Może pan profesor Tadeusz Żuchowski z perspektywy historyka sztuki. No to są dwie perspektywy historyka sztuki. Jest coś takiego jak poruszanie się wśród schematów. Jeżeli przyjmiemy, że pomnik to jest określone dzieło plastyczne sytuowane w przestrzeni miejskiej i nadające sens tej przestrzeni, to sięgamy znacznie głębiej. Ja ten schemat postrzegam już w okresie antycznym i to, co się dzieje z pomnikami zarówno w nowożytności w XIX, XX i XXI wieku, widzę jako powtarzanie pewnego rytuału, który znamy od setek dobrych lat. A to wszystko wynika przede wszystkim z tego, że pomnik, jeżeli próbujemy uchwycić, o co chodzi w pomniku, pomnik jest takim bardzo istotnym rezerwuarem pamięci, rezerwuarem pewnych myśli, rezerwuarem pewnych ideologii, które zostają osadzone w przestrzeni publicznej, a więc w momencie, kiedy zaczynamy mówić o urbanistyce, a o tym mówimy od czasów antycznych, jeżeli w takim miejscu taki obiekt staje, to automatycznie ten rezerwuar zostaje osadzony. I ten stan bycia rezerwuarem powoduje różnego rodzaju napięcia, ponieważ ten rezerwuar pamięci nie zawsze jest zgodny z oczekiwaniami epoki, z oczekiwaniami tych, którzy go doświadczają na różne sposoby. Sama nazwa pomnik czy monument jest związana z pamięcią. A jeżeli wchodzimy w obszar pamięci, to oznacza, że wchodzimy też w różnego rodzaju odmiany, modyfikacje tego, co z pamięcią jest związane, a więc mamy do czynienia i z kwestiami pamięci zbiorowej, ale mamy do czynienia też z pamięcią, która tak naprawdę jest swego rodzaju pamięcią urojoną, ja to określam mianem paramnezji, a więc rodzajem takiego zastępnika pamięci przez wyparcie tego, co jest istotne. Dlatego pomnik wzbudza w różnych epokach bardzo intensywne reakcje. Specyfika wieku XIX i XX polega na spotęgowaniu tego elementu ideologizacji. W okresie wcześniejszym pomnik był przede wszystkim związany z określonym wydarzeniem albo osobą.
jeżeli wydarzenie, osoba były w jakiś sposób nieakceptowane, jak na fali rewolucji francuskiej, to wszystkie pomniki królewskie poszły na przetopienie, a więc i Ludwik XIII, i Ludwik XIV, i Ludwik XV, wszystkie te pomniki zostały zniszczone, bo nie spełniały określonej ideologii, która w danym momencie była ważna. Pomniki te najbardziej znaczące, te, które mają wywołać określone reakcje, ustawia się w miejscach, które w swej organizacji niejako są już przygotowane pod pomniki. I też obserwujemy bardzo interesujące zjawisko, że na tych miejscach, gdzie zostają usunięte pomniki, pojawiają się po jakimś czasie nowe, a więc istnieje coś takiego jak miejsce pomnikowe. W okresie po 1945 roku ta fala budowania poprzez pomniki nowej rzeczywistości, budowania nowej historii była nadzwyczaj mocna, nadzwyczaj silna, jak na warunki polskie, bo w innych w regionach podległych Związkowi Radzieckiemu to było jeszcze silniejsze. Albo na terenach podbitych, jak obszar okupowany, czyli Berlin, w pomniejsze miejscowości na terenie Niemiec Wschodnich, to tam ta aktywność pomnikowa była jeszcze mocniejsza aniżeli u nas. I nic dziwnego, że te obiekty ustawione w określonym miejscu, niosące za sobą określoną fałszywą pamięć, fałszywy przekaz, one w pewnym momencie stają się przedmiotem agresji. I to się dzieje. I ja nie patrzę na to jako coś zaskakującego, dziwnego. Raczej to postrzegam jako pewne zjawisko, które można obserwować od, no nawet jeżeli sięgniemy w czasy egipskie, od wcześniejszego okresu, ale jeżeli chodzi o pomnik w strukturze miasta, to mniej więcej od czasów Periklesa ten problem się pojawia. Były społeczności, które zabraniały wznoszenia pomników konkretnym osobom, na przykład tak było w Zjednoczonych Prowincjach, a więc w późniejszej Holandii. I uznawano, że nie ma takiej potrzeby, ażeby osoby były upamiętniane poprzez pomniki. Dzięki temu unikano różnego rodzaju napięć, które mogłyby się pojawić. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Panie profesorze Traba, proszę o włączenie mikrofonu. Ja już mówię, chciałem powiedzieć, nie będę czekał na wywołanie, bo mi to pozostało w zasadzie tylko taka kropka nad i do tych dwóch wypowiedzi, które trafnie scharakteryzowały funkcję pomników. Po pierwsze, ta kropka nad i pierwsza będzie taka: komuniści nic nowego nie wymyślili. Pomnik i w sensie urbanistycznym, i w sensie ideologicznym towarzyszy dziejom ludzkości. Natomiast ważne jest to, co powiedział Jacek Frydryś, mianowicie ten przełom, który zmienia funkcję społeczną pomnika wraz z nastaniem XIX wieku, pękaniem feudalnych struktur i tworzeniem się nowej formy komunikacji społecznej. Po tym olbrzymim przełomie początku XIX wieku
społeczeństwa potrzebują nie tylko w sensie urbanistycznym, również w sensie ideologicznym punktów orientacyjnych, które by zbliżały społeczeństwo, budowały nową symbolikę, to jest nasza symbolika narodowa, nasza symbolika klasowa, nasza i tak dalej, można wymieniać. I do tego służyły między innymi właśnie pomniki do mobilizacji społecznej. I te poprzednie to były głównie pomniki jednak władców i bogów, zorientowane religijnie bądź monarchicznie, w jakichkolwiek nie byłaby to forma. Natomiast później się zaczynają pomniki właśnie społeczeństw, też o wiele bogatsze, jeżeli chodzi o ich ornamentykę i tak dalej. I ten przełom XVIII-XIX wiek jest znaczący. To, co wnosi nowego społeczeństwa czy systemy autorytarne, dyktatury, to chyba sobie trzeba powiedzieć, ten element, który widzimy gołym okiem wszędzie, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, w Związku Sowieckim, ta rosnąca monumentalizacja tych pomników, które mają mobilizować masy. Ale jest też taka jeszcze jedna strona i to jest moje ostatnie i, kropka nad i, mianowicie coś, co fajnie spuentował kiedyś Robert Musil, a co ja z wielką przyjemnością powtarzam, zanim już parafrazując i niedokładnie nawet cytując, tylko myśl jego. Mianowicie, że z tymi pomnikami to jest tak trochę, że one powstają oczywiście w pewnej intencji, mają służyć pewnej ideologii, aż dochodzi do takiego momentu, że stają się niewidzialne i przechodzień spytany, co to za pomnik, czy używa pomnika jako kierunkowskazu. Za tym pomnikiem proszę skręcić w lewo albo w prawo. Przestajemy, jeżeli nie są rytualizowane, jeżeli wokół nich nie odbywa się ideologiczny rytuał, to one tracą swoją też funkcję, którą im nadano przy ich budowie. I ja to obserwowałem, czy w ogóle chyba obserwujemy to również dzisiaj, ile pomników zupełnie nie kojarzymy ani z czasem, ani z tym, kto stoi na cokole, bo po prostu taka jest funkcja pamięci społecznej. Jeżeli ona nie jest, jeżeli ona pozostaje z pamięcią zmagazynowaną, taką nieaktywną, to ona przestaje, pomnik przestaje być dla niej tym symbolem, który wymyślili jego twórcy i staje się zwykłą właśnie kierunkowskazem w topografii miasta. Tak, to tyle, jeżeli mogę to powiedzieć. Jeśli mogę z kolei też dopowiedzieć do tego, o czym Robert Trawa przed chwilą mówił, to chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna, o której pomyślałem, gdy mówiłeś o tym, że pomniki stają się niewidoczne, przezroczyste, że właściwie stają się jakimiś punktami orientacyjnymi. Myślę, że chyba w jeszcze większym stopniu dotyczy to innego fenomenu, który nas dzisiaj tu mniej obchodzi, ale myślę, który jest porównywalny. Czyli jeśli chodzi o, ma tu na myśli nazwy ulic i placów różnych, prawda? Różne topografii. Przecież większość z nas w ogóle nie ma pojęcia. Czasami żyjemy przy ulicy jakiegoś upamiętnionego w ten sposób człowieka, X-a czy Y-a. I często nawet nie wiemy, kim on był w ogóle, prawda? W ogóle nas to nie obchodzi. To jest moim zdaniem jeszcze w większym stopniu niż w wypadku pomników miarą tego, jak właśnie ta rytualizacja, o której mówisz, jest potrzebna, żeby w ogóle podtrzymywać sens ideowy tych wszystkich działań, prawda? One bez tego rytuału właściwie znikają kompletnie. I to jest jedna rzecz, na którą tutaj rzeczywiście trafnie zwróciłeś uwagę. Natomiast ja bym jeszcze dodał jedną rzecz. Kiedy mówiłeś o tej monumentalizacji, która jest tak typowa dla, czy rzeczywiście skala, prawda? Skala, która jest typowa dla tych totalitarnych pomników. No ale znów pamiętajmy, że jak spojrzymy, obaj wiecie o tym lepiej niż ktokolwiek właściwie w Polsce, przypomnijmy sobie te wszystkie upamiętnienia, które stawały się tymi narodowymi pomnikami niemieckimi po zjednoczeniu, prawda? Tam skala jest już gigantyczna przecież, prawda? Te pomniki z czasów wilhelmińskich, a potem też pomniki, no takie jak na przykład bliski terytorialnie Olsztynowi Tannenberg, prawda? No to są przecież jeszcze pomniki powstałe przed totalitarnymi
rządami, a też już realizujące absolutnie, czy te wszystkie pomniki Bismarcka, cała ich sekwencja w Niemczech, prawda? One już wtedy są gigantyczne. Więc tutaj, nawet tutaj mi się wydaje, że komuniści też, czy totalitarne reżimy raczej kontynuowały coś, co już zostało wskazane wcześniej. Myślę, że to, co jest z mojej perspektywy istotną różnicą, to jest to, że totalitarne reżimy wprowadzają monopol. To jest ten, prawda, że o ile wcześniej są na przykład jakieś inicjatywy oddolne, obok tej takiej oficjalnej, państwowej, powiedzmy właśnie wilhelmińskiej, na przykład, już trzymając się niemieckiego przykładu tej polityki pamięci, to jednak jakieś poszczególne wspólnoty gdzieś sobie stawiają jakiegoś bohatera lokalnego, który tam specjalnie nie przeszkadza, prawda? Natomiast w komunizmie właściwie trudno to sobie wyobrazić. Prawda? W komunizmie każda tablica w przestrzeni publicznej musiała być częścią systemu. Z tego punktu widzenia, to powiem o czymś, co mnie jest bardzo bliskie jako tutaj gdańszczaninowi. Z tego punktu widzenia zupełnie niewiarygodnym fenomenem był pomnik poległych stoczniowców, prawda? Bo on był złamaniem monopolu państwowego na upamiętnianie, prawda? Do 80 roku, nie wiem, no może jestem w błędzie, pomyślmy, ale nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek pomnik stanął jakiś trwały, nie mówimy o krzyżu w Nowej Hucie, który policja, prawda, w nocy hutnicy stawiali, a milicja rano likwidowała. Mówię o trwałym, legalnym pomniku, który zakorzeniłby się w przestrzeni miejskiej. Wydaje mi się, że pomnik poległych stoczniowców gdańskich jest chyba takim pierwszym z grudnia 80 roku. Jeśli się nie mylę, no to byłby taki pierwszy moment przełamania tego monopolu, prawda? I to mi się wydaje takie sensacyjne i zupełnie wyjątkowe przecież przed 89 rokiem. No był pomnik powstańców warszawskich w Słupsku, zaraz po wojnie ustawiony, i on też był fenomenem. Wracam do tych rzeczy, o których... No, ale on przetrwał, czy on był zlikwidowany potem? Nie, on cały czas jest. To jest jeden z tych obiektów, które zostały potem wpisane na listę ochrony, a więc na listę konserwatora. Starożytność posługuje się podobnymi formami, bo potężny posąg Pallas Ateny na Akropolu jest, jakby nie było, w tych kategoriach monumentu i nie jest jedynym tego typu obiektem antyku. Natomiast bardzo często mylimy figury, rzeźby znajdujące się w przestrzeni publicznej, między innymi świętych, które się pojawiają, z tym, co rozumiemy w takim tradycyjnym terminie pomnik. A więc samo przywołanie świętego, jeżeli ono na przykład pojawia się w obszarze takim półprywatnym, w sensie urbanistycznym pomnikiem nie jest. Jest po prostu figurą na postumencie i tyle. Ale bywają pomniki poświęcone zarówno Bogom, jak i świętym. To w Poznaniu był taki pomnik Chrystusa Króla na Placu Uniwersyteckim, który był na tym miejscu, gdzie wcześniej stał pomnik Bismarcka, a na tym miejscu, gdzie teraz jest pomnik Adama Mickiewicza i pomnik Krzyży, a więc to jest cała taka geneza miejsca zaznaczona i jest zawsze walka o te miejsca pomnikowe. To znaczy ona jest dwojakiego rodzaju, ponieważ jak tu zostało powiedziane, za pomnikiem ciągnie się określona ideologia. To, czy pomnik jest artystyczny, czy nie, jest mniej ważne, aniżeli ta ideologia. Gdyby o istnieniu bądź nieistnieniu pomnika rozstrzygały kwestie artystyczne, to zarówno i w XIX wieku, jak i w XX, a nie mówię już o XXI, to 80% pomników po prostu by nigdy nie powstało.
kiedyś, teraz nie pamiętam, Kondaków, któryś z teoretyków ikony pisał o tych ikonopisach XVII-wiecznych, że ikonę maluje się czy pisze się wedle schematu i to jest podstawa, ale oczywiście dobrze by było, żeby była ładna. To nie jest warunek sine qua non istnienia ikony, tak samo jak kwestia dzieła sztuki czy kwestia estetyczna nie jest warunkiem istnienia pomników, ale bywają pomniki o wysokiej klasie artystycznej i bywają też pomniki o wysokiej klasie artystycznej, które reprezentują czy niosą za sobą przesłanie nie zawsze akceptowane. I w systemach totalitarnych można by powiedzieć, że to jest regułą, ponieważ istotą systemu totalitarnego jest narzucenie tym, którzy nie chcą, określonego poglądu i zmuszenie go do wyznawania. Czyli już w zarodku te pomniki są zarzewiem pewnego oporu, buntu, bo one mają być dokumentacją pewnej wizji społecznej. W przypadku tych pomników wdzięczności one też zaznaczały to terytorium podbite, a więc w momencie, kiedy armia sowiecka się przesuwała, to tereny, które niejako oznaczyła jako swoje, zaznaczyła tak jak tabliczkami, to jest nasz teren i potwierdzeniem, że właśnie tak jest, są te pomniki. I z tego powodu bierze się problem, kiedy ktoś inny mówi, nie, to nie jest wasz teren, to jest nasz teren, tak? My znaków waszej obecności tutaj nie chcemy. Dziękuję bardzo. No, żeby przywołać taki przykład, który wszyscy pamiętamy, bo on jest dość świeżej daty, zresztą taki nie do końca jest to pewnie pomnik, w zamierzeniu może miała być to raczej rzeźba, ale ona dość szybko zaczęła funkcjonować jako pomnik. Mam na myśli tęczę na Placu Zbawiciela w Warszawie, prawda? Która miała być tymczasową taką instalacją, bo nie pamiętam, na pół roku miała być, chyba ta zgoda pierwsza była, ale ponieważ dla obu stron, to jest to, o czym ty mówisz, o konflikcie, prawda? To miało być jakimś takim jednorazowym wydarzeniem artystycznym, efemerycznym. Dla obu stron konfliktu ideowego stało się tak ważne, jako punkt odniesienia z jednej strony pozytywny, właśnie jako pomnik pewnej idei, a z drugiej strony jako negatywny, czyli to, o czym mówiłeś, nie chcemy tego, bo to zaznaczacie miejsce, które my uważamy, że jest naszym miejscem. I te wszystkie te akty wandalizmu, odpalania, one się z tego brały. No to źródło było oczywiste. To jest taki, powiedziałbym, absolutnie emblematyczny, więc wręcz powiedziałbym przykład tego konfliktu, o którym mówiłeś przed chwilą. No jak mur w zemście trochę, nie? No tak. Dziękuję bardzo. To jest doskonałe wprowadzenie do pomnika Dunikowskiego, o którym teraz przez chwilę porozmawiamy, dlatego że jego sytuacja jest szczególna. Szczególna dlatego, że tego typu dyskusje tak naprawdę w Europie Środkowo-Wschodniej już się odbyły. I tak bardzo rzadko zdarza się jeszcze aż tak konfliktowa sytuacja wobec pomnika. Ten najbardziej gorący okres po 1989 roku trwał do roku 1993, gdzie w praktyce mieliśmy do czynienia z masowym demontażem pomników pokomunistycznych, szczególnie pomników wdzięczności Armii Czerwonej. Czasami były to wręcz takie karnawałowe sytuacje, które były po prostu linczem na pomnikach, szczególnie tych pomnikach, ikonach, które były przedstawiały po prostu ciało danej osoby, Dzierżyński, Lenin i tym podobne. W chwili obecnej takich gorących sytuacji już właściwie nie mamy. Tymczasem pomnik Dunikowskiego stał się zarzewiem konfliktu. Przede wszystkim chciałam go Państwu pokazać, Państwu, którzy oglądają, bo znalazłam bardzo ładne zdjęcie, a właściwie to jest pocztówka z lat 70. podpisana, także mogę, wydaje mi się, tutaj pokazać. I króciutko tylko powiem, że
pierwotnie pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, w chwili obecnej pomnik wyzwolenia ziemi warmińskiej i mazurskiej, odsłonięty dość późno, prawda, bo w 1954 roku zleceniodawcą był ówczesny wojewoda olsztyński Mieczysław Moczar. W 1993 wpisany na listę zabytków. W sierpniu 2022 roku minister Gliński podjął decyzję o uchyleniu tego zapisu w rejestrze i pomnikowi grozi, z tego co rozumiem, demontaż. Pan profesor Traba napisał w obronie pomnika list otwarty, udostępniony również na portalu o historię EU. Zachęcam do przeczytania. Pytanie moje jest takie do panów. Co takiego wyjątkowego jest w tym pomniku? Czy jest on... No, oczywiście jest pomnikiem uznanego artysty. Czy ma wyjątkowe wartości artystyczne? Czy faktycznie, tak jak napisał profesor Traba, przynależy do naszego dziedzictwa kulturowego? Bo, no, umówmy się, nie wszystko, co pochodzi z przeszłości, jest dziedzictwem, prawda? Emocje, jakie są związane z tym pomnikiem, tutaj również są bardzo istotne. A zatem, co jest takiego wyjątkowego w nim? Dlaczego jest warty zachowania i jaka jest recepcja tego pomnika? To mnie bardzo interesuje w samym Olsztynie, wśród właśnie wspólnoty, do której ten pomnik tak naprawdę przynależy. Tutaj jeszcze chciałam, tylko zanim panów udostępnię, dopuszczę panów do głosu, chciałam tylko powiedzieć, że z wielkim zainteresowaniem przeczytałam książkę, którą pan profesor Żuchowski współredagował, Zachować, zmienić, zburzyć losy pomników w czasach przemian. Dotyczy ona w sporej części właśnie pomnika Dunikowskiego i tam jest tekst pani Małgorzaty Gałęziowskiej, która przytacza określenia na temat pomnika Dunikowskiego padające w dyskusjach. I to są między innymi szubienice, szubienice naszej niepodległości, pomnik straszydło, dzieło znanego artysty, zabytek wątpliwej wartości, zbędna pamiątka przeszłości, kamień upokorzenia, pokłosie wojennego triumfu, dwa kikuty. To są przytoczone przez nią właśnie określenia tego pomnika. Mimo wszystko, jak pisze pani Gałęziowska, większość pytanych opowiedziała się za utrzymaniem pomnika, tak, nie likwidowaniem jego. A zatem, panowie, na czym polega wyjątkowość tego pomnika? Pan profesor Traba może tym razem, ja już tu. Tak. Panie profesorze, mikrofon. Myślę, że artystycznie to koledzy lepiej to ocenią. Ja mogę tylko powtarzać to co no właśnie, albo wprost pisali, albo to co we wcześniejszych publikacjach było, że jest to artystycznie dzieło ciekawe i ważne. Natomiast dlaczego ten pomnik i jego zachowanie ma sens? No, ja traktuję, poza oczywiście wyjątkowymi pomnikami czy artefaktami w przestrzeni, które należy zlikwidować, bo są symboliką dominacji, kolonializmu, nie wiem, czego byśmy, jakbyśmy jeszcze, jakiego epitetu byśmy użyli, że są jednocześnie możliwością do powiedzenia historii, której doświadczyliśmy, i zneutralizowanie ich ideologii czy wymowy ideologicznej pozwoliłoby kolejnym pokoleniom lepiej rozumieć ten czas i tą przestrzeń, w którym żyjemy. I to moje rozumienie takiego funkcji pomnika, właśnie też pomnika Dunikowskiego, nie dotyczy tylko pomnika Dunikowskiego. Tu dodatkowo dochodzi biografia autora, która jest takim na tle tej masy pomników, która zalała Polskę po 1945 roku,
budowanych, tak jak słusznie Anna Ziembińska-Witek powiedziała, według pewnego szablonu wzoru szła armia, za nią szły oddziały NKWD, stawiano pomniki i w ten sposób znaczono terytorium. To pomnik Dunikowskiego różni się tym, między innymi, że raz, że zrobił go polski artysta, czy jego pracownia artystyczna, dwa, że jego życiorys jest też doświadczeniem wojny takiej, wojny przeżytej trochę inaczej. Prawie 5 lat kacetu, 5 lat Auschwitz, wyzwolenia z tego Auschwitz i własnej percepcji tego, co zdarzyło się w czasie wojny. Wydaje mi się, że dzięki temu pomnikowi można by opowiedzieć trudną historię Polski po wojnie, nie czarno-białą, nie szablonową. Trzeba by to zrobić wokół pomnika, nie naruszając jego spójności, bo oczywiście Dunikowski zaplanował 2 pylony, które zostały pokazane na zdjęciu i które budzą najwięcej kontrowersji, bo trzeba dodać, że dzisiaj już nie ma. Tydzień temu zostały zbite symbolika sierpa i młota. Natomiast w założeniu częścią pomnika była również plac przed nim, który też jakby konsekwentnie do swojej idei Dunikowski zamyślił, żeby był wyłożony płytami Stahlenberg Nationaldenkmal, czyli symbolu niemieckości, zwycięstwa niemieckiego nad słowiańszczyzną w 1914 roku. Więc i te pylony, i ten plac tworzą pewną całość, która wydaje mi się, gdyby była obudowana dodatkową narracją tak zwanego, tak ja to nazywam, otwartego muzeum, stworzyłaby dla mieszkańców ciekawy punkt odniesienia do ich własnej historii, stworzyłaby również dla nas, tych, którzy bywają w Olsztynie, coś ciekawego i nowego. Można by to, nie poddając się takiej masówce i takiej presji czasu, w którym żyjemy, no, stworzyć ewenement. Taki ewenement, ja przytaczam to w tym swoim apelu, liście do prezesa IPN-u, stworzyli Włosi w Bolzano, ale do tego może wrócimy przy okazji. Więc nie traktowałbym pomnika Dunikowskiego w tej masie sowieckich czy postsowieckich pomników, które były sztampą budowaną na rozkaz. On został też zbudowany na rozkaz, ale jednak nie jest taką zwykłą sztampą. Ten model mnie często jest przypominany w publikacjach, że on jest bliski modelowi pomnika czy pomnikowi na Górze Świętej Anny czynu powstańczego. Mnie na pierwszy rzut oka, i to dzisiaj nie wiem, być może zaprzeczycie, ale mnie bardziej przypomina model pomnika Józefa Piłsudskiego, który Dunikowski robił z okazji, po śmierci marszałka. No i ja widzę ogromną możliwość dopowiedzenia historii dzięki temu, żeby ten pomnik został. No to tyle. Dziękuję bardzo. Pan profesor Żuchowski. Może zacznę od takich uzupełnień dotyczących statusu prawnego tego pomnika, ponieważ pomnik i teren wokół pomnika zostały objęte podwójną ochroną konserwatorską, to znaczy on, pomnik jako dzieło Dunikowskiego został wpisany na listę zabytków, a następnie na listę zabytków został wpisany plac, między innymi ze względu na to, że tam się znajduje pomnik, czyli ta ochrona konserwatorska jest dwojaka. Co więcej, jest to jedyny przykład w Polsce, ażeby w ten sposób zabezpieczyć od strony prawnej pomnik powstały po 1945 roku.
większość, a nie jest to liczba duża, większość tych pomników to są wpisy na zasadzie obiektu ruchomego. Tutaj mamy do czynienia z wzięciem pod ochronę całego zespołu urbanistycznego, w którym kluczowe miejsce zajmuje pomnik. Decyzja premiera Glińskiego jest, ja ją czytałem, ona jest dosyć dziwaczna, to znaczy wykreślenie z listy zabytków ma nastąpić dlatego, że wpis na listę zabytków był wadliwy. A był wadliwy dlatego, że dzieło sztuki jest kiepskiej jakości, bo właściwie powtarza wcześniej zastosowane schematy, a ci, którzy wpisywali, nie wykazali się właściwymi kompetencjami. Tak to by można było bardzo krótko ująć. A więc już sama podstawa prawna, która ma być wzruszona decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jest bardzo, bardzo wątpliwa, to znaczy to, uznanie jej za wystarczającą oznacza wyjątkowo niebezpieczny precedens, jeżeli chodzi o losy zabytków. Druga rzecz, to o tym też właśnie mówił przed chwilą Robert Traba. Pomnik ma kilka takich odsłon funkcjonalno-znaczeniowych. To znaczy jedna to jest ta ideowa, która jest brana w tej chwili jako główny argument. Druga rzecz to jest kwestia estetyki tego pomnika i układu urbanistycznego, który za sprawą tego pomnika jest wywołany. A trzeci to jest społeczna akceptacja bądź nieakceptacja tego pomnika. I teraz, jeżeli patrzymy na te trzy zasadnicze kategorie, to przy negatywnym stosunku do tej ideowej otoczki, zarówno poza tym mało, powiem, profesjonalnym uzasadnieniem o skreśleniu z listy, że to dzieło nie jest dziełem własnoręcznym, jakby tego typu pomniki artyści wykonywali sami odkuwając. Po prostu autor tego uzasadnienia, który przygotował dokument, wykazuje się dosyć poważną ignorancją w sprawach tego, jak powstają pomniki, dosyć dużą ignorancją, jeżeli chodzi o twórczość Dunikowskiego, więc bardzo mnie zdziwiło, że tego typu argumentacja została wykorzystana. A więc jest zgoda co do tego negatywnego przesłania, natomiast te pozostałe dwa bardzo istotne, a więc dotyczące zarówno kwestii urbanistycznych, estetyki, jak i odbioru, one przemawiają za tym, żeby ten pomnik zostawić. I jest z mojej strony absolutna zgoda z tym, co powiedział Robert Trawa, że ten pomnik wymaga pewnych, byśmy nazwali, zabiegów neutralizacyjnych, ale szkody wynikające z usunięcia tego pomnika będą większe, aniżeli jego zostawienie. Ja jeszcze do tego wątku wrócę, bo tą sprawą zainteresowałem się trochę przez przypadek i próbowałem rozpoznać kontekst, w jakim
te głosy przeciwko pomnikowi się pojawiają, ale nawiążę jeszcze do programu telewizyjnego pani redaktor Garga, z którym szef IPN-u występował. I to był program, bym powiedział, też bardzo nieprzyjemny w swojej wymowie, ponieważ Dunikowski został przedstawiony jako komunistyczny rzeźbiarz, ulubieniec elit w lat 50. czasów stalinowskich. Pomnik był właściwie postrzegany tylko jako przekaźnik tych negatywnych idei związanych z armią radziecką. Natomiast w ogóle pomija się kontekst olsztyński, to, że Olsztyn w 1945 roku to było miasto niemieckie, pruskie, przyłączone później do Polski, to, że Dunikowski to jest osoba po doświadczeniach oświęcimskich, zniszczona właściwie przez dwa systemy, zarówno nazistowski, jak i komunistyczny. O tym właściwie w tym programie nie było mowy i ten pomnik olsztyński został złączony z innymi pomnikami dosyć wątpliwej natury, co do których sensu utrzymywania ich i zachowania właściwie nie ma dyskusji, a więc to był taki zabieg mało czysty pod względem etycznym. Martin Luther w jednym z kazań związanych z usuwaniem malowideł z kościołów na fali tego ruchu ikonoplastycznego, który się w kościołach protestanckich pojawił. Jedno, bo to było bodajże kazanie o Deuteronomium, pisał, czy mówił, czy należy postępować ospieszale. I efekt tego jego kazania mówił, że byłby pierwszy, który nakazuje tam usuwanie, ale w niektórych przypadkach nie należy tego robić. I tu mamy do czynienia z dosyć podobną sytuacją, to znaczy poddanie się takim nastrojom chwili tylko po to, żeby dokonać jakiejś politycznej rozgrywki, bo spór o pomnik olsztyński nie ma charakteru ideowego, ale w dużej mierze ma charakter polityczny, ale nie tylko, zaraz do tego przejdę, więc to nie jest dobry krok, a więc pośpiech jest złym doradcą, a jak też bodajże Ukraińcy mówią, jak mamy podejmować decyzję wieczorem, poczekajmy do rana, bo wszystko będzie wyglądało inaczej. I tutaj odsłania nam się trzecia kwestia, bardzo, bardzo istotna, to znaczy komu ten pomnik tak naprawdę przeszkadza i jakiego typu realne siły, które przeciwko pozostawieniu tego pomnika dają się zauważyć. Jakieś kilkanaście lat temu była pierwsza próba, powiem tak obrazowo, dobrania się do tego pomnika i to była próba ze strony olsztyńskich deweloperów. Ponieważ to jest w centrum jedyny obszar, który jest niezabudowany, daje świetną panoramę na miasto, a co istotne też, to jest taki
tunel wentylacyjny dla Olsztyna. Zanim w kierunku uniwersytetu jest taki Parów i to jest obszar, który od pewnego czasu wyraźnie jest traktowany jako łakomy kąsek deweloperów, którzy chcieliby przejąć ten teren. I ja mam jakieś takie dziwne wrażenie, że sprawa tego pomnika wróciła w tym momencie, kiedy można było podgrzać odkreślone nastroje właśnie te antyrosyjskie, tylko po to, żeby załatwić w przyszłości grunta deweloperskie. Nie mam na to dowodów, ale to wszystko wygląda bardzo dziwnie, ponieważ za tymi decyzjami domagającymi się usunięcia nie idą żadne decyzje zabezpieczające ten teren od strony urbanistycznej, czyli nie ma gwarancji, że ten teren nie stanie się pastwą tej dzikiej deweloperki, która dokonała nieprawdopodobnych zniszczeń w tkankach miast współczesnych w ciągu ostatnich 20 lat. I osoby, które optują, które nakręcały tą sprawę, no, widzę właśnie w kategoriach takich idiotów mających przekonania o swojej idei, ale tak naprawdę problem leży indziej. Innymi słowy, argumenty, które przemawiały za usunięciem tego pomnika, nie mówię tutaj o tej neutralizacji, bo jest zgoda do tego, że ten pomnik w takiej postaci, jaki jest, on pozostać nie może i wymaga pewnych zabiegów, pewnego wysiłku. Ale ten kierunek, który został obrany na usunięcie z tkanki miasta, jest absolutnie chybiony i bardzo niepokoi odsunięcie właściwie od tych decyzji osób, które na temat Dunikowskiego są w stanie się kompetentnie wypowiedzieć, urbanistów, osoby, które są związane z różnego rodzaju refleksją nad właśnie taką społeczną rolą placów miasta, więc tych, których nazywa się socjologami miasta. Oni właściwie nie mają głosów w tej dyskusji, a jakby nie było, to już kończę tą długą wypowiedź, przynajmniej do tej pory pomnik jest obiektem, który sprawa podlega ochronie, a jest traktowany jak zaniedbane płoty na przedmieściu, a więc był obwieszany, malowany, chlapany. Dziennikarze niektórzy obrażają się, że w muzeach ktoś oblał farbą obraz, przykleił się do rzeźby. To się dzieje też w Olsztynie, tylko obiektem agresji jest ten pomnik. Ale to nikogo nie wzburza, nikogo nie zmusza do jakiejś głębszej refleksji, do protestu, a pierwszą osobą, która powinna domagać się zabezpieczenia, jest konserwator wojewódzki, który powinien wystąpić do określonych organów i nakazać ściganie tych, którzy dewastują obiekt, który jest pod ochroną. To tyle. Dziękuję bardzo. I pan profesor Friedrich.
Wątków jest masa. Ja może się skupię na jednym, który jest dla mnie szczególnie ważny, który chyba łączy się z tym, o czym też Robert Traba mówił już w kontekście właśnie Bolzano. Mianowicie, do którego pewnie wrócimy, bo pewnie nasi słuchacze nie do końca wiedzą, na czym ta cała idea polega, więc pewnie trzeba by ją może przywołać. Bolzano w okresie faszystowskim, w czasach władzy Mussoliniego, a pamiętamy, że Bolzano jest tą częścią sporną między, powiedzmy, strefą niemiecką a włoską, czy patrząc w kategoriach państwowych, między Austrią sprzed I wojny światowej a Włochami, prawda, w wyniku klęski Habsburskiego, ta część przypadła Włochom i w latach 20. stanął tam taki pomnik ewidentnie włoskiej dominacji. Ten triumfalny łuk miał być takim trochę nawet dość oczywisty sposób mierzonym policzkiem niemieckim mieszkańcom Górnej Adygi czy Dolnego Tyrolu, zależy jak na to patrzeć, prawda? I ci Niemcy z północy Włoch od początku w ten sposób to widzieli. Oczywiście w czasach faszystowskich niewiele mogli z tym zrobić, ale w 1945 roku akty wandalizmu, na przykład, o których tu mówimy, prawda, one tam się powtarzały dość regularnie i systematycznie. I to był też taki klasyczny przykład tego, o czym ty, Tadeuszu, mówiłeś, czyli właśnie pomnika, który od początku jest zarzewiem konfliktu, prawda, że jego ideowa wymowa jest w oczywisty sposób konfliktująca, a nie syntetyzująca społeczność. Natomiast problemem, i myślę, że to sprawia, że Bolzano tutaj jest w naszej dyskusji ważnym tropem, problemem zawsze było to, że ten łuk został zaprojektowany przez Marcello Piacentiniego, jednego z największych włoskich architektów XX wieku, no, architekta, nie obawiam się powiedzieć, genialnego, prawda? I podobnie jak Dunikowski w Dziejach Sztuki Polskiej jest też z postacią absolutnie, jest gigantem. No to sobie musimy powiedzieć, jeżeli ktoś próbuje to kwestionować, to myślę, że na gruncie historii sztuki się nie da po prostu zakwestionować wielkości Dunikowskiego w Dziejach Polskiej Sztuki. Więc ta sytuacja jest bardzo podobna, prawda? Mamy bardzo kontrowersyjny pomnik, bardzo jednoznacznie konfliktogenny od samego początku, kontrowersyjny, jak lubimy to nazywać, a równocześnie bardzo wybitne dzieło sztuki. I to, co zrobiono Bolzano po wielu latach, to dziesięciolecia zajęło, to jest kwestia, Robercie, przypomnę, bo myśmy niedawno to rozmawiali, to jest parę lat temu, z pięć lat temu chyba mniej więcej dopiero ten problem rozwiązano. Mianowicie, rzeczywiście ten pomnik zamiast burzyć, niszczyć i dewastować, mniej lub bardziej spontanicznie czy systemowo, postanowiono go, użyję takiego słowa, skontekstualizować, pokazać całą niebywale złożoną historię, która za tym pomnikiem stała, konfliktu, sporu, napięć, faszyzmu oczywiście, który też w tym wszystkim, to bardzo jednoznaczne symbole faszystowskie w postaci Rus liktorskich, czyli to jest znów porównywalne do sierpa i młota, prawda, który został, moim zdaniem, zresztą w ogóle zupełnie bez sensu skuty z tego pomnika, bo to akurat zdaje się, że to chyba była inicjatywa władz miasta, które w ten sposób chyba chciały pozbawić ten pomnik, tego oczywisty sposób totalitarnego symbolu, prawda, ale równocześnie też dewastowały dzieło sztuki, jeżeli mówimy w tych kategoriach, prawda, więc tam nikomu nie przychodziło do głowy, żeby te rózgi liktorskie, które są symbolem włoskiego faszyzmu, skubać, tylko po prostu podjęto, moim zdaniem, niezwykle rozsądną decyzję, żeby opowiedzieć złożoną historię tego wszystkiego w postaci takiej właśnie towarzyszącej, mieszczony tam w podziemiach opowieści, prawda, ekspozycji o charakterze takim muzealno-edukacyjnym, powiedzmy. Nie byłem tam, nie widziałem ten pomnik, ale jeszcze zanim była to centrum tam zrobione, więc jest tam to tylko z opisów, więc tutaj szczegółami się z Państwem nie podzielę, ale sama idea, uważam, jest absolutnie do przemyślenia w kontekście Olsztyna, naszego problemu olsztyńskiego, ale w ogóle tego rodzaju wątpliwych, konfliktowych, kontrowersyjnych pomników. Mnie bardzo bliska jest koncepcja kultury, którą chyba za mało ciągle czytany Henryk Elsenberg dawno temu wskazał. On mówił o tym takim nadawaniu wartości. A słowo wartość oczywiście w tym kontekście jest też znów kontrowersyjne, no bo teraz, czy można w ogóle nadawać wartość
komunistycznemu, w oczywisty sposób komunistycznemu pomnikowi. Ale ta idea kultury, czy ta pewna koncepcja kultury Elsenberga, ona jest bardzo, bardzo dla mnie przynajmniej pociągająca z jednego względu. Ona jakby godzi się z tym, że w świecie są różne fenomeny i że właściwie naszym zadaniem twórców kultury jest ich przepracowywanie intelektualne, etyczne, symboliczne, a nie bezustanne ich albo niszczenie, albo wprowadzanie ciągle nowych elementów, prawda? My rzeczywiście żyjemy w takiej dwubiegunówce. Albo na każdym rogu stawiamy jakiś pomnik, prawda? Albo właśnie niszczymy te, które są. A te, jeżeli już mówimy o pomnikach, to dotyczy oczywiście wielu innych rzeczy również, chociażby architektury bliskiej mojemu sercu. Też ona jest albo niszczona, albo właśnie cały czas coś nowego musimy zrobić. Natomiast to, co już istnieje, co powinno być wyzwaniem dla widowni, jest lekceważone. Tak jakby to dopiero coś nowego. Ja bym to nazwał paradoksalnie taką formą aktywizmu. Prawda? Z tym się mierzymy teraz w kontekście tego, o czym tu była mowa, czyli to przylepianie się do Vermeerów, tam Monetów, Van Goghów, Klimtów, was wczoraj dosłownie wiadomość, prawda? Więc ta fala narasta, traktujemy to jako barbarzyństwo, to jest ewidentny przejaw aktywizmu, tego hipermoralistycznego aktywizmu, prawda? Na zasadzie my, jedni, jedyni mamy rację i to nie ma znaczenia, czy to jest jakaś lewacka organizacja ekologiczna, czy to są jacyś antykomunistyczni fundamentaliści. Żeby była jasność, ja jestem konsekwentnym antykomunistą. Komunizmu nie znoszę, nie znosiłem i nie znoszę też tych prób relatywizowania komunizmu, które się w naszej przestrzeni publicznej w ostatnim czasie pojawiają. Natomiast pytanie, czy przez akt burzenia możemy posunąć na przykład nasze rozumienie komunizmu naprzód. To, o czym już mówiliście, koledzy, tutaj przed chwilą. No nie, prawda? O wiele więcej można skorzystać, kiedy ten fenomen spróbujemy zrozumieć, wyjaśnić i to dopiero może być prawdziwa przestroga, a nie i dla artystów, i dla polityków, dla tych polityków, którzy teraz z zupełnie jakby innych też pozycji próbują stawiać pomniki, a może też i dla tych, którzy za chwilę z jeszcze innych pozycji będą stawiać te pomniki, chociażby właśnie kwestia przywołanej przeze mnie tęczy na Placu Zbawiciela i jej zagmatwanej historii, prawda? To być może przepracowanie tych rzeczy na przykładzie dzieła. Podkreślę raz jeszcze, czy powtórzę raz jeszcze, moim zdaniem bardzo ważnego i znaczącego w sensie artystycznym. Trudno kwestionować wartość artystyczną tego pomnika. Więc na przykładzie takiego dzieła przyjrzenie się pewnym mechanizmom może być naprawdę społecznie bardzo, bardzo przydatne i o wiele więcej dobrego uczynić, nawet właśnie z punktu widzenia, nie wiem jak to nazwać, krytyki komunizmu. Tak to nazwijmy, niż po prostu burzenie i stawianie się w gruncie rzeczy w tej samej pozycji, co ci, którzy w tej chwili burzą pomniki Kolumba, generała Lee czy innych, bo tamtym się nie podoba biały suprematyzm albo kolonializm, albo nie wiem, amerykański rasizm i tak dalej, uważają się, że są tymi, którzy wszystko już zrozumieli i oni jakby już kończą historię i w ten sposób mogą ją zamknąć, ponieważ oni już rozstrzygnęli, to jest dobre, to jest złe, te złe teraz burzymy, a dobre sobie będziemy stawiać, jak nam przyjdzie fantazja, prawda? Proszę zobaczyć, czy to nie jest w gruncie rzeczy lustrzane odbicie tego samego procesu, prawda? Tylko z innych pozycji ideologicznych w tym momencie postulowane. Ja myślę, że właśnie ten rodzaj namysłu, rodzaj refleksji, tego, co na przykład Finowie tak mądrze potrafili zrobić. Oczywiście ja nie chcę porównać, historia rosyjskiej obecności w Polsce i w Finlandii nie jest identyczna, ale Finowie na jednym z głównych placów Helsinek zostawili cara pomnik, prawda, jako część historii. To nie jest tak, że oni kochają Rosję, prawda, pewnie oczywiście, że Finlandia, no, wiemy wszyscy, no łatwiej było jednak Finom niż Polakom w Królestwie Polskim, a tym bardziej w tych poza Królestwem częściach Imperium Rosyjskiego, ale jednak to jest też taki gest, który bym poddał pod pewien namysł, prawda? Czyli właśnie pewne takie dojrzałe, świadome zmierzenie się z własną historią. To jest część naszej historii. I teraz, jeżeli lepiej zrozumiemy naszą historię, to jest większa szansa, że przyszłość nasza będzie lepsza.
a nie takie proste, prymitywne zakwestionowanie historii. Bo moim zdaniem i w jednym, i w drugim, i w tym szaleńczym wokizmie, czy jak to tam się nazywa, prawda, tych burzycieli właśnie, burzycieli pomników Kolumba, i w tym takim właśnie jakimś prostym odruchu zburzyć i problem zniknie, ja widzę bardzo podobną logikę, prawda? To myślę, że jest może istotą w ogóle całej tej kwestii, którą tu dyskutuję. Mikrofon. Włączyłem, tak. Jeszcze pozwolisz, to znowu się spróbuję wybić między obu kolegów, dopowiadając pewien fakt. No, Bolzano wyostrzając, to są włoskie ziemie odzyskane. Oczywiście w propagandzie, prawda? I napięcie, jakie się wytwarzało w Bolzano, kiedy tam nie wypędzono ludzi, tam pozostali ci mieszkańcy. I oni musieli przez kilkadziesiąt lat patrzeć na tę dominację włoską, faszystowską w dodatku. I wybrnęli z tego, nazywając ten pomnik pomnikiem dwóch dyktatur. Nie? I tu mamy podobny mechanizm, który moglibyśmy uruchomić myślenia historycznego. Nie? Ja nie mówię o wzorcu jeden do jednego, prawda, bo to jest coś innego, ale coś takiego myślę, że mogłoby się zadziać. I teraz te uzupełnienia jeszcze. Ja bardzo dziękuję za ten trop deweloperów, który Tadeusz Żuchowski przywołał. Jest trudno rozmawiać dzisiaj w Polsce o polityce, jednak ten trop polityczny jest też niezmiernie ważny. One są dwa chyba, znaczy równoległe, bo ja obserwuję szczególnie od momentu, kiedy, no teraz ta intensyfikacja nastąpiła od momentu, kiedy wybuchła agresja rosyjska na Ukrainę. Ale patrzę na to teraz coraz bardziej tak, szuka się coraz nowych politycznych pretekstów. Tak naprawdę pretekstów, a nie szukania rozwiązania racjonalnego w duchu tego, o czym mówił Jacek Frydrych, żebyśmy umieli się dialogizować, żebyśmy umieli rozmawiać ze sobą. Mam takie doświadczenie sprzed 5-6 lat. W Niemczech włączyłem się w spór na łamach Szpigla, kiedy bardzo renomowany niemiecki historyk i politolog zaczął bronić jednego z placów uznanego w Hanowerze, uznanego polityka SPD zaraz po wojnie, który się okazało po 50 latach, że był również miał niechlubną przeszłość jako trojhändler na Górnym Śląsku, może nie mordując, ale wyrzucając Żydów i Polaków z ich własności. I teza wówczas mojego kolegi była taka: demokracja musi to wytrzymać. Zbudujmy tablicę, napiszmy, kim on był, nie zmieniajmy wszystkiego. Wtedy moja polemika z nim stała na stanowisku, że ja byłem za tym, żeby to, no po co to ma stać, po co ma być takie świadectwo. Dziś bym był tego zdania, właśnie jestem innego zdania. To rzeczywiście jest sprawdzian dla demokracji. Trudnym dziedzictwem jesteśmy otoczeni. Jeżeli będziemy burzyć każdy fragment politycznych sekwencji naszego życia politycznego, no to w końcu w ogóle nie będziemy go rozumieć. I to chyba jest najważniejsza przesłanka, bo patrzcie Państwo, po 24 lutego najpierw nastała fala, no nie możemy tego Ukraińcom zrobić, no to zburzmy ten pomnik, bo Ukraińcy przyjeżdżają i zobaczymy, że mamy pomnik taki postsowiecki. Później wykorzystano i nie udało się tego wykorzystać konserwatora wojewódzkiego. Wreszcie zniesiono status zabytku i tu podziwiam kolegę Żuchowskiego za tę egzegezę 10-stronicowego listu ministra, bo ja bym tego tak nie odtworzył. Ten list dla mnie był tak niespójny, a przede wszystkim nie łączący dwóch części, tej części pylonowej, którą pokazała koleżanka, i tej części placu, który jest częścią, które summa summarum tworzą integralną część zabytku. Więc szukano nie tyle rozwiązania, co sposobu jakby pretekstu. No tak. I co ciekawe, Anna Ziemińska-Witek przytoczyła nam kilka tych takich bardzo emocjonalnych
i pejoratywnych określeń pomnika od Szubienic, które rzeczywiście się przyjęły najbardziej. To jest ciekawe, bo ja nie znam dokładniej badań opinii publicznej, ale mogę przywołać te dwie ostatnie, bo o to pytałaś. To pierwsza z 1998 roku, gdzie rzeczywiście była taka chyba z ostatnich 20-30 lat taka najbardziej atmosfera też gorąca wokół pomnika. Pojawiały się dużo emocjonalnych wypowiedzi. W końcu zrobiono takie badanie i wyszło, że jednak większość Olsztyniaków nie chce likwidacji tego pomnika. I podobnie badania na mniejszej próbie robiono w tym roku i tak samo wyszło, że jednak nie. Więc może warto jednak ten głos miejscowych uszanować. No i wreszcie ostatnia rzecz. Tak się zastanawiałem, jak opowiadaliście, ile my mamy wybitnych dzieł sztuki, polskiej sztuki na Warmii i Mazurach, tej współczesnej. I może to jest taki punkt, że powinniśmy, idąc w kierunku tego, o czym mówił Tadeusz Żuchowski, rozmawiać o tym nie kiedy go zniszczyć, zlikwidować, przenieść, a przenieść to jest w ogóle już taka śmieszna formuła, bo tego się nie da po prostu przenieść, łącznie z tym placem. Czyli zadać sobie pytanie, jak zbudować wokół albo kontr narrację wobec tego, czego pomnik był świadectwem, kiedy go budowano. I może to jest ten punkt, którego powinniśmy dzisiaj, o którym powinniśmy rozmawiać, nie? Który powinien dać asumpt do tego, bo to jest ewenement z jednej strony, a z drugiej strony czymś, co się społeczeństwa, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej, konfrontowały od prawie 30 lat. Nie? I może byśmy stworzyli taki, mamy szansę stworzenia takiego rozwiązania, które będzie no, jakimś ewenementem, ale takim najlepszym rozumieniu tego słowa. Ja mogę jeszcze na chwilkę włączyć w to, bo jest jeszcze to, o czym mówiłeś przed chwilą, jeszcze jedną rzecz. Mówiłeś o latach 90. i to mi przywołało jeszcze jeden problem, o którym właściwie dotąd nie mówiliśmy chyba, a który moim zdaniem jest ważny w tego rodzaju dyskusjach. Ja myślę, że jest coś takiego jak, nie wiem, jakby to można było nazwać, moment rewolucyjny. Moment rewolucyjny. Gdyby na przykład ten pomnik został usunięty w 90. roku, to jest o wiele bardziej, jak nową kancelarię Rzeszy Szpera w Berlinie zburzono zaraz po wojnie, prawda? Gdyby ona przetrwała i teraz ktoś chciał ją burzyć, ja uznałbym przy całym oczywistym stosunku do spuścizny narodowego socjalizmu, uznałbym to za akt w gruncie rzeczy barbarzyństwa. To jest coś takiego, że my jakby nie bierzemy pod uwagę tego, że w każdej rewolucji jest jakiś taki moment, który jakoś usprawiedliwia, prawda? Jakoś usprawiedliwia. Są też żywe, realne emocje. Jest ten społeczna dynamika, której często nie da się po prostu zatrzymać, prawda? Ale potem to się zmienia. To jest trochę zresztą inny temat, też nie ukrywam, bardzo mi bliski badawczo. Kwestia odbudowy zabytków. To jest podobna sytuacja. Odbudowywanie zabytków w latach 40. czy 50. zaraz po potwornych zniszczeniach polskich miast, prawda? Często świadomych, gdzie chciano świadomie odbierać Polakom tożsamość narodową przez niszczenie ich historii zapisanej w zabytkach. Jakkolwiek z punktu widzenia doktryny konserwatorskiej bardzo wątpliwe to było, to z punktu widzenia społecznego, moralnego nawet, był całkowicie zrozumiałe. Ja uważam, że się bardzo dobrze stało, że Warszawa, Gdańsk, po części Poznań czy Wrocław zostały odbudowane w formach historycznych, mimo tego, że jest to jawne fałszerstwo z punktu widzenia historii sztuki, konserwatorskiej doktryny i tak dalej. I to wtedy było uzasadnione, bo te emocje były żywe. Teraz te próby budowania jakichś zamków przemysłu, przepraszam ci Tadeuszu, że muszę się do poznańskiego odwołać przykładu, czy innych tego rodzaju rzeczy, to jest coś, co właściwie moim zdaniem trudne jest jakkolwiek, czy no najgorętszy kartofel tego rodzaju, czyli Pałac Saski, prawda? Z kolejna dyskusja, która niesamowicie rozgrzewa w tej chwili publiczność. I to jest pewien paradoks, ponieważ jak się spojrzy na to, to w środowisku historyków sztuki nawet, prawda? Są jakieś tutaj rozbieżności co do tego. Ja akurat stoję na stanowisku, że to jest właśnie coś, ten moment historyczny minął. Znaczy to jest coś takiego, że to jest odgrzewanie czegoś, co,
to właściwie już żywe nie będzie. Znaczy ja już pomijam to, jak to będzie zrobione, bo moje niestety obserwacja, jak mówię, no zajmuję się tym problemem jakoś tam zawodowo czy badawczo, to są takie, że niestety wszystkie próby budowania zabytków z ostatnich kilkunastu czy dwudziestu lat kończą się estetyczną katastrofą, bo jeśli chodzi o materiał, wykonawstwo i jakość tego wszystkiego, prawda? Więc tutaj niestety myślę, że tych tematów jest dużo, ale podobieństwo widzę w tym właśnie, że są takie momenty historyczne, które uzasadniają radykalne działania. Jest coś takiego jak pewien dystans czasowy, który raczej powinien nas skłaniać właśnie do tego, o czym tu mówiliśmy. Namysłu, refleksji, pewnego spokoju w podejściu do tych tematów. Myślę, że te szubienice są dobrym przykładem. No, rozgadałem się, ale to wydaje mi się, że o tym momencie rewolucyjnym też warto powiedzieć, prawda? Bo to też jest ważny aspekt tego rodzaju procesu. Jeżeli można skomentować, to dwie rzeczy. Z perspektywy długiego czasu spory, które stoją za takimi decyzjami o niszczeniu, one przestają być istotne. Więc ważne jest, żeby przetrwać ten okres gorących dyskusji, które mogą zakończyć się właśnie decyzją o destrukcji, ponieważ potem zaczynamy żałować, że takie decyzje zostały podjęte. Również pewne idee widziane z perspektywy długiego czasu nas tak za bardzo nie rażą. To znaczy to, że w Grecji 50% to byli niewolnicy, nie stoi na przeszkodzie, ażeby Perykles miał pomnik w Atenach, tak? Więc w Lisie zdejmuje, ale Perykles stoi, mówiąc obrazowo. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Ja piszę o tym w książce, o której wspomniano. W ciągu ostatnich 20 lat na Ukrainie usuwano ogromną liczbę, można powiedzieć, że to były ogromne ilości, bo to szło w tysiące ton kamienia i brązu pomniki, ale jeden z najbardziej, chciałoby się powiedzieć, kontrowersyjnych pomników ze względów ideologicznych, czyli pomnik towarzysza Artioma w Światogórsku, to jest na zachód od Ługańska i na południe od Doniecka nad Dońcem. Tym restrykcjom nie uległ, a to przede wszystkim dlatego, że to jest dzieło kawaleridzego, a kawaleridze dla Ukrainy to jest znowu mniej więcej to samo, co dla nas Dunikowski. I on też jest zabezpieczony prawnie, to znaczy jest zabezpieczony zarówno jako obiekt sam w sobie, jak i ze względu na panoramę, obszar, na którym się znajduje. Nie wiem, jakie są losy obecnie, bo tam bardzo blisko był w pewnym momencie front przed tą wrześniową ofensywą, ale 2-3 lata temu ten pomnik był przez Ukraińców remontowany, odnawiany. A więc po pierwsze, to nie jest pomnik, który jest niszczony, chociaż towarzysz Artiom to jest ten, który doprowadził do włączenia Ukrainy w system sowiecki, a więc absolutnie dla obecnej tradycji Ukrainy czarny bohater. Natomiast kawaleridze to jest coś, co się chroni na każdym poziomie, nawet jeżeli wykonał pomnik osoby nieakceptowanej. I ten obiekt jest chroniony i zabezpieczany. Natomiast pomnik olsztyński
niestety utracił to kuratele konserwatora wojewódzkiego i właścicieli, czyli miasta, i został tak pozostawiony w tej swojej walce o przetrwanie na bardzo marny los, więc to są zupełnie dwa różne światy, a to, jak do tej spuścizny rosyjskiej się podchodzi na Ukrainie teraz, no to doskonale wiemy. A mimo to ten pomnik cały czas stoi. Ja chciałam jeszcze, zanim pytanie, które na czacie zostało zadane, powiedzieć tak, że troszeczkę tutaj będę adwokatem diabła, bo nie ma wśród nas osoby, która byłaby za zniszczeniem tego pomnika. Ja się wczytałam w teksty Nawrockiego oraz w ogóle ta pozycja IPN-u, gdyż zajmuję się tym tematem, no już powiedziałabym, od 2016 roku i sprawdzałam również, jak te kwestie związane z trudnym dziedzictwem były w Europie Środkowo-Wschodniej rozwiązywane, ale panowie tutaj z perspektywy naukowców, historyków sztuki doceniają, prezentują ten eksperckie spojrzenie na dziedzictwo, tak? To znaczy pomnik ma bardzo wysoką wartość artystyczną, Dunikowski był artystą niezwykłym i to musimy brać pod uwagę. Tymczasem no, te akty wandalizmu, które się zdarzają, no nie tylko, to w całej Europie Środkowo-Wschodniej, prawda, w tych pomnikach, które pozostały, bardzo często właśnie one różne happeningi, performance'y czy akty wandalizmu, pomniki doświadczają tego typu właśnie aktywizmu. A zatem w tej koncepcji dziedzictwa, o której ja myślę, tej takiej nowoczesnej, chodzi bardziej o to, że dziedzictwo wiąże się z pewnymi emocjami. A zatem są to pewne zasoby, z którymi ludzie się identyfikują lub się nie identyfikują, prawda? Są emocjonalnie związani, pozytywnie lub negatywnie, i mają prawo dziedzictwo takie odrzucić. Niestety tak jest, mamy takie prawo, gdyż dziedzictwo jest pewnym źródłem wartości dla określonej społeczności. Oczywiście mnie bardzo przekonuje tutaj to, co powiedział pan profesor Traba, że jednak większość tutaj mieszkańców Olsztyna chce ten pomnik zachować, jednak dla niektórych odrzucają to dziedzictwo, po prostu jest im całkowicie obcy i tak jak mówi na przykład Nawrocki, czy nie zwracając bez względu na artystyczną wartość tego pomnika, czy gdyby to był na przykład pomnik Wehrmachtu, to też byśmy go tak wszyscy bronili. To są słowa przez niego użyte. Dodatkowo jest on pojmowany jako, IPN chce, jak się tutaj również wyraził, zakończyć proces dekomunizacji przestrzeni publicznej. Pomników według szacunku IPN, pomników Armii Czerwonej zostało jeszcze około 60, czyli całkiem sporo. No i niejako musimy się pogodzić z tym, że jeśli pomnik zostanie w tej lokalizacji, no to te akty wandalizmu na pewno będą się powtarzać, bo nie wyobrażam sobie, żeby wystawić tutaj jakieś straże i pomnika pilnować, bo to by znaczyło, że no jednak nie identyfikują się z nim, prawda, konkretne grupy. I teraz tak, pytanie moje jest jeszcze tak, jakie mamy scenariusze, bo rozumiem, że wszyscy panowie tutaj zgadzają się z tym, że trzeba ten pomnik uzupełnić o tablicę, o informacje, w jakiś sposób niejako poszerzyć tutaj jego znaczenie. Dominika Czarnecka, która napisała książkę o pomnikach Armii Czerwonej w Polsce, ona wymienia 4 takie scenariusze, co z pomnikami robiono, i było to oczywiście spektakularne lub ciche niszczenie, demontaż i przenosiny na cmentarze, do muzeum, do magazynu, w różne miejsca. Rozumiem, że tutaj przenosiny nie wchodzą w grę, chyba żeby same pylony, tak, dlatego że jest jeszcze plac. Odzieranie z komunistycznej symboliki i właśnie uzupełnianie o tablicę, ewentualnie przerabianie na
pomnik ku czci innych bohaterów. W Europie Środkowo-Wschodniej jest jeszcze jeden model, a mianowicie tworzenie parków pomników, czy takich skansenów, tak, pomników komunistycznych. Bardzo ciekawym takim miejscem jest Grutas Park, niedaleko miejscowości Druskienniki na Litwie, gdzie faktycznie te pomniki z ulic po przeprowadzeniu referendum wypowiedziała się ludność Litwy, ażeby pomniki jednak z ulic zniknęły, ale nie zostały zniszczone, tylko przeniesione w specjalnie tutaj zaprojektowane miejsce. I tu nie wiem, czy panowie wiedzą, ale IPN również skansen pomników planował. Oczywiście nigdy do tego nie doszło. Sprawdzałam to w 2017 roku i były rozważane dwie lokalizacje. Borne-Sulimowo i Czerwony Bób, Bór pod Łomżą. Oczywiście oba miejsca są znaczeniowo obciążone, prawda? Borne-Sulimowo było przejęte przez Armię Czerwoną, użytkowane do 1992 roku, a z kolei w obrębie Czerwonego Boru znajdował się poligon wojskowy zlikwidowany w 2001 roku. No ale tam no, planowano założenie skansenu pomników. Oczywiście, no, tak jak mówię, nic takiego się nie stało. Za to w Polsce istnieje zalążek takiego parku pomników, znajduje się na terenie Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej, ale jest to prywatna instytucja. Ja rozmawiałam z tą panią, ona powiedziała, że ma olbrzymie trudności z wykupywaniem tych pomników, bo one są własnością gmin i samorządów, ale ona powiedziała, że chciałaby patrzeć właśnie na pomniki postkomunistyczne jako takie symbole w przestrzeni życia codziennego ówczesnych mieszkańców miast i z tej perspektywy takiego życia codziennego są one dla niej bardzo istotne. I teraz chciałabym, to jest moje już ostatnie pytanie, zapytać się panów, jak się zapatrujecie na tego typu rozwiązanie, już pomijając pomnik Dunikowskiego, ale właśnie tworzenie muzeów sztuki socrealistycznej, czy takich pomników jak w Kozłówce pod Lublinem, prawda? Czyli muzealizacja tych pomników, zmiana całkowicie ich znaczenia, odarcie z tej komunistycznej grozy i niejako powtórna reprezentacja, bo one zaczynają już znaczyć w tym momencie coś innego. Dobrze. Może pan Jacek Friedrich, może pan, panie profesorze, zacznie. Oczywiście, że jest to też pewna forma, nie wiem, kompromisu, tak to nazwijmy. Jako historyk sztuki mogę sobie wyobrazić, że pewnie gdyby rewolucjoniści francuscy padli na taki pomysł, żeby te wszystkie wspaniałe pomniki monarchii francuskiej zamiast obalać, rozbijać i przetapiać, ustawić w jakimś ogrodzie, zamknąć pod kluczem i my byśmy mogli teraz po tych 200 tam kilkudziesięciu latach móc je obejrzeć, no to oczywiście to jest kusząca wizja. Nie mówię, że to jest porównywalna jakość artystyczna, bo oczywiście duża część tych pomników, które powstawały po 1945 roku, może nie była tak wybitna, ale sporo było dobrych artystycznie, o tym też pamiętajmy. Może jeszcze jedna rzecz, znów z perspektywy gdańskiej, jeśli państwo pozwolą. Pomnik na Westerplatte, który właściwie w ogóle nie budzi żadnych emocji, prawda? Wręcz jest uwewnętrzniony, papież przy nim przemawiał i wszyscy go bierzemy za nasz własny, porządny, prawdziwy polski pomnik. To jak się mu dokładniej przyjrzeć, co ja kiedyś robiłem w jednym artykule, to on jest pełen różnych odniesień do Ludowego Wojska Polskiego, do Studzianek, do Lenino. Żołnierz, on co prawda nie ma emblematów, które jednoznacznie by go identyfikowały, ale znów ludowa mądrość mówiła o nim kacap, kałmuk, ten, który jest na górze obok tego no, domniemanego polskiego marynarza. Mamy takiego żołnierza z pepeszą, prawda? I proszę zobaczyć, że pomimo tych takich no, też bardzo wątpliwych ideowo elementów, sam Duszenko, który był autorem tego, nie był w ogóle dumny z pomnika na Westerplatte, między innymi z tego względu właśnie, bo on sam wspominał to, on był po prostu poddawany naciskom, żeby wpychać te różne komunistyczne treści. W razie, że mamy do czynienia z pomnikiem, który właściwie nie budzi żadnych emocji. Bo nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że pomnik na Westerplatte powinien być zburzony czy zniszczony. Podaję ten przykład po to, żeby pokazać, jaka jest pewna dynamika emocji społecznych. One są przewidywalne. Czasami coś oburzy jakąś część, jedną społeczność, innej społeczności nie oburzy to samo, czy coś porównywalnego. Natomiast
Natomiast niezależnie od tego, prawda, jaka będzie przyszłość tego pomnika, to ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, która dla mnie jako historyka jest bardzo ważna, ale też jako, nie wiem, powiem górnolotnie, obywatela, powiedzmy. Mianowicie, moim zdaniem, taka prosta logika wymazywania, ona jest o tyle krótkowzroczna, że ona jest też, ona jest alibi dla tych, którzy po nas przyjdą i będą wymazywać. Tylko że w zupełnie drugą stronę, prawda? Jeżeli przywołam jeszcze raz te Helsinki, jeżeli jest tak, że godzimy się z naszą przeszłością, ona była trudna, skomplikowana, byliśmy pod opresją rosyjską, mierzymy się z tym. To jest to, o czym profesor Traba mówił, prawda? Demokracja z takimi rzeczami powinna sobie dawać radę. Dyskutować to, zastanawiać się, przepracowywać. Jeżeli my przyjmiemy tylko tę prostą logikę, my z naszych pozycji, obojętnie jakie one są, lewicowe, prawicowe, konserwatywne, progresywistyczne, ekologiczne czy jakiekolwiek inne, jeżeli my z naszych pozycji otwieramy tę puszkę Pandory pod nazwą wymazywanie, niszczenie, usuwanie, to w gruncie rzeczy jakie prawo moralne będziemy mieli w stosunku do tych, którzy za chwilę będą robić albo już robią to samo z symbolami, które z kolei nam są drogie, tak? Konserwatystom, prawicowcom, czy jakbyśmy tego tam nie nazywali. Tu jest ten problem, prawda? Ta poważna refleksja skłania nas do tego, padło słowo dialog. To jest bardzo trudne. Bardzo trudno o to i w Polsce dzisiejszej, i w świecie dzisiejszym. My wszyscy o tym wiemy, jak trudno o ten dialog. Ale być może właśnie o ten dialog jest tak trudno, bo obie strony mają taki automatyczny odruch. Wymazać, zniszczyć, zburzyć i w ogóle nie wchodzić w żadne dyskusje z tymi, którzy mają inne zdania. Być może to jest w ogóle kluczowy problem, a szubienice olsztyńskie są tylko jakimś jakąś egzemplifikacją atrakcyjną wizualnie i medialnie, prawda? I wyrazistą. Powiem coś prowokacyjnego, zanim Tadeusz Żuchowski zakończy pewnie naszą rozmowę, albo jeszcze będziemy odpowiadać na pytania. Jeżeli definiowanie dziedzictwa ma się przede wszystkim opierać na uwzględnianiu emocji, to ja wysiadam z takiego definiowania dziedzictwa. Wiecie Państwo, wrzucę prowokacyjnie, przypomnijcie sobie dyskusję polsko-ukraińską, O lwy na cmentarzu Orląt i w ogóle jego ornamentykę, prawda? Gdyby miały decydować emocje, pani profesor, to trzeba by to zniszczyć, bo emocje były takie, jakie były wówczas. Czy ten moment, tak jak fajnie wywołał Jacek Frydrych, moment historyczny, to taki moment refleksji gdzieś. Zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest... To prowadzi tego typu rozstrzyganie historii poprzez moment emocjonalny, do niczego nie prowadzi. No i ten Grutas Parkas, ja tam byłem niedługo po otwarciu, czyli nie byłem tam z 20 lat, bo on chyba w 2001 został otwarty. I do dzisiaj mam bardzo, bardzo zwodnicze i bardzo ambiwalentne wrażenia. Po pierwsze Disneyland, wiecie Państwo, ja się czułem przedziwnie tam i w jednym, i w odruchu, do którego się przyznam, i za którym jest wstyd, bo na koniec był sklepik, a w tym sklepiku było mnóstwo gadżetów. Ja sobie kupiłem kieliszek za Leninu, za Rodinu, za Stalinu i tam były takie trzy miarki. Ludzie, czy ja bym sobie kupił taki kieliszek, gdyby tam był Göring, Hitler, coś tam, do czego to w ogóle prowadziło? To w ogóle była... Fajna zabawa w tym parku, ale nic. Ja jestem bardzo przeciwny. Nie wiem, czy udało się komuś zrobić coś lepszego, ale to na pewno nie jest coś, co by było tym, o co nam chodzi, o jakieś takie refleksje o historii i tak dalej. No wymyślono, żeby może zabezpieczyć niektóre te pomniki, ale czy ja wiem, czy to miało większy sens, więc ja mówię nie. Ja bym... Bardzo mocno obstawał jednak przy tym, jeżeli cofniemy się teraz i będziemy szukali rozwiązań typu, gdzie przenieść albo jak pociąć, żeby go poskładać w innym miejscu, to stracimy szansę, którą mamy i którą być może ma Polska, być może też
nasze doświadczenie, które mamy, bo mamy rzeczywiście tragiczne doświadczenie i z sowietyzmem, i z nazizmem, i tak dalej. Idźmy poza ten szablon i stwórzmy coś, co by było ewenementem. No tak bym to zakończył dzisiaj. I zanim oddam głos panu profesorowi Żuchowskiemu, chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest moja oczywiście definicja dziedzictwa. To są definicje, w które no, wszystko w tym kierunku zmierza. Panu profesorowi Friedrichowi chciałam powiedzieć, że już w czasie rewolucji francuskiej był człowiek Leclerc, który zbierał resztki tak tych pomników. Powstało wtedy pierwsze muzeum pomników francuskich. I jeszcze odnośnie nazizmu, taka sama dyskusja rozegrała się w latach 45-47 w prasie, świetnie zatytułowana książka Zburzyć czy zaorać, a rzecz dotyczyła obozu Auschwitz-Birkenau. Dlatego, że wtedy również pojawiły się bardzo emocjonalne głosy, że takie miejsce hańby nie powinno istnieć i powinno zostać zniszczone. Także nie tylko pomników dotyczy oczywiście tutaj problem, ale wszystkich takich trudnych i konfliktowych przestrzeni. Panie profesorze, ostatnie słowa należą do pana. Dwie rzeczy. Sprawa IPN, to jestem zniesmaczony zaangażowaniem IPN-u w kwestię pomnika olsztyńskiego, ponieważ mówiąc wprost, jurysdykcja IPN-u nie rozciąga się na obiekty, które podlegają ustawowej ochronie zabytków. Ustawa dekomunizacyjna wyłącza obiekty, które są wpisane na listę zabytków oraz które są na cmentarzach. I odnoszę wrażenie, że IPN notorycznie próbuje przekraczać kompetencje, które tej instytucji zostały przypisane. I nie rozumiem, dlaczego akurat pomnik olsztyński stał się tak ważny w tej batalii IPN-owskiej. To jest właściwie jeden z dwóch pomników, co do których by można było mieć wątpliwości natury ideowej, a tych pomników, jak pani profesor powiedziała, no jest jeszcze trochę. Natomiast ta emocjonalna koncepcja dziedzictwa, ona dla mnie nie jest emocjonalną koncepcją dziedzictwa, tylko koncepcją dziedzictwa, w której można sterować emocjami. A więc tak naprawdę to jest bardzo poważna ideologizacja myślenia o przeszłości, którą ja postrzegam jako pewną odmianę orwellizmu. To znaczy budowania takiego konceptu przeszłości, który jest w danym momencie wygodny, aktualny i który daje się obudować skuteczną narracją. Jeżeli na ten koncept się zdecydujemy, to on w prostej linii prowadzi do braku dziedzictwa, bo będziemy to dziedzictwo całkowicie wymazywali, aż dojdzie do sytuacji, że będziemy już się tylko posługiwali zastępnikami, które nie będą w stanie przywołać pamięci. Park Grutas, z tego co pamiętam, to jest prywatne przedsięwzięcie. Borne Sulinowo, które miało być takim skansenem w postkomunistycznym, trochę inaczej pomyślanym, aniżeli Kozłówka, miał być bardziej w instytucją chroniącą obiekty, które są ważne ze względów artystycznych, ale z różnych powodów nie mogą znajdować się na miejscu, gdzie się znalazły. Tylko że właściwie te wszystkie kwestie, o których mówimy, one w punkcie startu nie powinny dotyczyć pomnika olsztyńskiego.
bo próby usunięcia go nie wywodzą się ze środowiska olsztyńskiego. Większość mieszkańców mówi nie. Władze Olsztyna mówią nie. Czyli ta cała koncepcja też i prawna, która właśnie kwestie pomników, to jest pokłosie ustawy terytorialnej, kwestie pomników zostawia w dyspozycji władz miejscowych. Te wszystkie kwestie tutaj w przypadku Olsztyna, one są ignorowane. To znaczy ignoruje się głos miejscowych, ignoruje się głos władzy legalnie wybranej i próbuje stosować takie bardzo podejrzane, niejasne, na granicy uczciwości naukowej sposoby, ażeby się tego pomnika pozbyć. Więc to wszystko mnie bardzo niepokoi, nie mówię już o tym, że dziwi, ale przede wszystkim mnie niepokoi i zniesmacza. I no, nie powinno być takich kwestii. A propos Westerplatte, gdyby Westerplatte było dobrym miejscem do budowy niezłego osiedla mieszkaniowego, apartamentowca, to być może by się okazało, że jednak te elementy ikonograficzne bardzo są niedobre i należałoby zainteresować się. Ale to Westerplatte zostało w tej chwili obudowane zupełnie innym kontekstem. No i w ten kontekst ten pomnik Tuszenki został wpisany i niejako otrzymał coś w rodzaju glejtu żelaznego i jest absolutnie pod ochroną. Więc to tak wygląda z tymi pomnikami. Dziękuję bardzo. Piotrze, pytanie? Tak, mamy dwa pytania od widza z Oniku, takim tajemniczym. Olga Bera. Przeczytam je państwu i poproszę o odniesienie się do nich. Pierwszy komentarz. Może warto połączyć widoczne w Olsztynie wiele symboli w Armii Prus Polski. W samym mieście jest dużo tego typu śladów. To jest pierwszy komentarz. I drugie jest pytanie. Czy panowie zostawiliby pomnik tannenberski, gdyby się zachował? Ja mogę odpowiedzieć, jeżeli chodzi o pomnik tannenberski, bym go zostawił i przypuszczam, że byłaby to w tej chwili ogromna atrakcja. Są różne obiekty podobnego typu i nie postrzegam pomnika tannenberskiego w takich kategoriach, zwłaszcza, że to był pomnik, który był w dużej mierze skierowany przeciwko Rosji. Tak? W swojej wymowie Hindenburg był, to prawda, urodził się w Poznaniu, ale rodzina pochodziła spod Iławy, tam był ich majątek, tam zbankrutowali. Natomiast ja jestem daleki od tworzenia takich na siłę pomników, które by miały łagodzić wszystkie napięcia i być takim symbolem ponadczasowej zgody, a więc, że tu są i Prusy, ale jakie Prusy, przecież przez długi okres to były Prusy królewskie, Olsztyn, a więc po to była Warmia, Prusy wschodnie to jest bardzo krótki okres tej całej historii, potem mamy Rzeczpospolitą po 1945 roku, więc raczej zastanówmy się, jak nadać
temu pomnikowi olsztyńskiemu pewną potencję dialogu, aniżeli wchodzić w obszary, które w tym pomniku w żaden sposób nie dają się wywołać i nie ma sensu udawać, że ten pomnik jest czymś innym niż jest w rzeczywistości. Oliwa, już. To tak już. Więc pewnie trzeba by w przypadku pomnika zwanego Tannenbergskim zmienić nazwę, bo wiecie Państwo, chyba również w Wikipedii, ale gdziekolwiek wejdziecie do internetu, to się nazywa Mauzoleum Hindenburga, co jest absolutnie fałszywą nazwą, bo to jedna z wież tego oktogonu była tylko Mauzoleum Hindenburga po 1935 roku. Natomiast pomnik się nazywał Narodowy Pomnik Tannenbergski, czy Bitwy pod Tannenbergiem. Sądzę, że nawet ta wersja pomnika nie wytrzymałaby konfrontacji z czasem po 1945 roku. Więc pewnie trzeba by coś zrobić i też go inaczej zinterpretować. Swoją drogą, skoro ja głoszę i mam na sztandarze sukcesję kulturową, czyli nas jako sukcesorów kulturowych jakiegoś miejsca, to wydaje mi się, że do niego należą również artefakty, czyli obiekty, które są częścią tego miejsca i powinniśmy je szanować, nadając im nowy sens. To nie jest nic, co by było sprzeczne z takim myśleniem o dziedzictwie właśnie. Jest koleżanka Dolbone Kemper z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, która rozwija taką no, opowieść o Miterbenschaft, czyli współdziedziczeniu, aktywnym współdziedziczeniu. My dziedziczymy to, co zastaliśmy, ale Niemcy muszą się przyzwyczaić do tego, że my również tworzymy coś, co staje się dziedzictwem, również dla nich, jeżeli chcą obiektywnie do tego miejsca podchodzić. I to jest, wydaje mi się, coś, co jest niezwykle ważne. A co do tego pomnika, ja do końca nie zrozumiałem pytania, ale idąc tropem Tadeusza Żuchowskiego powiedziałbym tak, jeżeli to jest, on oddaje sens, odpowiedź na to pytanie. Ja widzę ten pomnik, ja widzę to moje idee fix otwartego muzeum wokół pomnika jako opowieść o historii, trudnej historii 1933-45-56. Nazwijmy, Prus Wschodnich, Warmii i Mazur. W tym czasie zmieniło się wszystko, począwszy od tego, że w 1932 roku w wolnych wyborach na Mazurach w części powiatów najwięcej głosów w całej Rzeszy oddano na NSDAP, kończąc na początku II wojny, która dla nawet polskich warmiaków w części była czymś, tragicznym dla aktywistów, ale dla tych normalnych ludzi, którzy mieszkali, mówili po polsku, oni odczuwali poprawę. 1939 rok nie był cezurą żadną, bo ciągle były dotacje. To były dotacje przeróżne, które szły do tej odległej prowincji, gdzie wojny żadnej nie było. 1939, 1941, 1942. I ten rok 1956, który kończy okres drugiej dyktatury, no bo jednak ten okres 1949-1955 to jest ten okres polskiego totalitaryzmu, a później od niego odchodzenia, idąc tropem Krystyny Kersten. Wokół tego zbudowałbym opowieść o tym miejscu, o historii Polski i kawałku Europy. I to, wydaje mi się, byłoby spełnienie czegoś, czego nam brakuje w ogóle w dyskusji o historii Polski, nie tylko z tej perspektywy regionalnej. Tu jeszcze pojawił się komentarz od widza, ja go sobie pozwolę przeczytać. Raczej chodziło mi o włączenie tego pomnika w wieloznaczny element historii miasta. No, jeżeli mogę powiedzieć, no to oczywiście, ja myślę, że każdy obiekt fizycznie istniejący w przestrzeni miejskiej, czy chcemy, czy nie chcemy, staje się elementem takiej układanki, którą interpretować możemy na różne sposoby. Tylko właśnie warunkiem tego, żebyśmy mogli na różne sposoby interpretować, jest to, żeby one istniały. Więc ja wracam do tego, co jest to jakimś idee fix z kolei moją tutaj, prawda? Ta materialna obecność jest ważna. Wiem, że się nie da wszystkiego zachować, no to jest oczywiste, prawda?
mechanizmy, nawet ta deweloperka, o której tutaj tyle mówiliśmy, one są no, pewnym faktem nieuniknionym. Miasta się zmieniają, pewne rzeczy się burzy, pewne się zachowuje. Natomiast jeżeli mówimy o tej symbolicznej warstwie każdego miejsca, rodzaju czy Olsztyna, czy Gdańska, Poznania, każdego miasta większego, a pewnie i mniejszego, prawda, tylko że skala jest inna, ale procesy są przecież podobne, to ja bym powiedział, że tu się zgodzę z tym, co profesor Żuchowski powiedział. Nie należy w moim przekonaniu dążyć do takiego sztucznego łagodzenia konfliktu. Prawda? Takiego, ja jestem tego obserwatorem od ćwierć wieku na gruncie gdańskim. Takie otworzenie jakiejś takiej fikcji tego, że w zasadzie było cudownie, wszyscy się kochali, no potem przyszedł ten brunatny i czerwony totalitaryzm i to wszystko zniszczył. No przecież to jest nieprawda. My jako historycy już to jest nieprawda. I moim zdaniem raczej właśnie trzeba pokazać, dlaczego były konflikty, skąd one się brały, jakie pozostawiały ślady w literaturze, w pomnikach, w architekturze i tak dalej. Pogódźmy się z tym, że rzeczywistość była jaka była, że historia była jaka była. My ją próbujmy rozumieć, a nie na siłę te kanty szlifować, prawda? No one były. Damy jakimś takim przerażającym symbolem jest tramwaj, który jeździ po Gdańsku. W Gdańsku tramwaje noszą imiona różnych znakomitych gdańszczan. I między innymi jeden nazywa się imieniem księdza Bronisława Komorowskiego, no, który był takim powiedzmy męczennikiem wiary i polskości, prawda? Właśnie z ręki narodowych socjalistów zabitym, zamordowanym. Proszę sobie wyobrazić, że tramwaj jego imienia jest jednym z niewielu w mieście, które jeżdżą wymalowane w barwy Wolnego Miasta Gdańska. Wolnego Miasta Gdańska, takie tramwaje przedwojenne z Wolnego Miasta Gdańska z charakterystyczną tam oprawą graficzną, typową dla tych tramwajów przedwojennych. Wolnego Miasta Gdańska, które naprawdę no, systemowo tępiło polskość i Polaków, prawda? I teraz zamiast udawać, że się te dwie rzeczywistości da skleić sztucznie, to lepiej jest powiedzieć prawdę o jednym i o drugim, o uwarunkowaniach, o trudnościach, o konfliktach, o zbrodniach. No to też jest część naszego dziedzictwa. Przecież ja myślę, że rozumienie dziedzictwa wyłącznie w kategoriach, że są takie miłe rzeczy, że dziedzictwo no to są pierniki toruńskie, nie wiem co tam, marcepan w Lubece i szkło w Muram, prawda? No to jest takie bardzo naiwne myślenie o dziedzictwie. No dziedzictwem jest też, są te rzeczy, które są okrutne, straszliwe, ale niepamiętanie o nich, moim zdaniem, nie wiem, jak z immunologią, prawda? No, dlatego nie umieramy na różne choroby, bo w dzieciństwie się z nimi zetknęliśmy, prawda? Nawet zanim zostaliśmy zaszczepieni. No i tak samo uważam jest z tym, no prawda historyczna jest taką szczepionką, a jeżeli się jej pozbędziemy, no to tylko się moim zdaniem narażamy na bezustanne sinusoidy agresji, niszczenia, barbarzyństwa. Ja mam jeszcze jeden krótki komentarz, bo sobie przypomniałem tą rzecz związaną z Tannenbergiem, czy z Tannenbergiem, bo to właściwie Tannenberg to jest Stenberg, choć tak naprawdę bitwa była bliżej Olsztynka, to już to zostawiamy, ale w Sławkowie, czyli Austerlitz, też jest pomnik bitwy, tak? To wielka, można powiedzieć, taka memorialna przestrzeń, która została przez Czechów odpowiednio przekształcona. I to jest, jakby nie było, miejsce zwycięstwa Napoleona na terenie, w państwie, które stanowiło część cesarstwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, czyli można sobie z tymi rzeczami poradzić, jeżeli obiekty są ważne i przy pomocy tych obiektów można opowiadać historie, które są też bolesne, które są kontrowersyjne, ale jednak właśnie te obiekty stanowią namacalny dowód prawdziwości. One są jak takimi relikwiami tych narracji. To ich obecność jest nieprawdopodobnie ważna. Natomiast jak zaczynamy je usuwać, tworzyć pewną w
uładzoną opowieść, opowieść, w której niweluje się napięcia, no to oczywiście to jest krok od opowiadania fałszywych historii, tak? To znaczy potem już żyjemy tylko w zakłamaniu, tak? W zakłamaniu przeszłością, zakłamaniu świadomościowym, a jeżeli istniejemy w takim stanie, to też bardzo łatwo jest manipulować, tak? To znaczy istnienie takich obiektów stanowi rodzaj, tu posłużę się tym określeniem Friedricha, antidotum, uodpornienia na pewnego rodzaju manipulacje historią. Nawet jeżeli same te pomniki były manipulacjami, tak? Ale świadomość tego, że odkrywamy maskę, pokazujemy, co się kryje za tymi pomnikami, one nagle ujawniają nam drugie oblicze, a w przypadku pomnika olsztyńskiego to nie jest pomnik w tym rozumieniu musilowskim, o którym Traba mówił, że się mija, tak? Widać, że on budzi emocje i pomnik, który nie budzi emocji, jest martwy. Nawet to, że jest przedmiotem agresji, jest martwy. Jeżeli jest przedmiot agresji, to wcale nie znaczy, że jest źle. Gdyby tak było, to synagogi by trzeba było zburzyć, tak? A synagogi w różnych miejscach budzą agresję i są pilnowane przez policję. Nie idźmy tym tropem, bo on nas prowadzi do absurdalnego myślenia, że społeczeństwo to jest właściwie takie porozumienie bezkonfliktowe i wszystkie elementy konfliktu trzeba usunąć. Nie, bo tak, to wtedy mamy tylko taki żargon urzędniczy, który do niczego naprawdę nie prowadzi, nie prowadzi nawet do dyskusji. Ja jestem trochę zaniepokojony tą naszą dyskusją, bo niestety, ale mamy bardzo zbliżone stanowiska, nie ma jakiegoś takiego kija, który by coś powiedział, z czym byśmy musieli się zmierzyć i próbować na nowo przemyśleć to, co gdzieś tam w głowie jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. To była dla mnie bardzo ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że dla naszych widzów również. Jeszcze raz dziękuję, a Państwa serdecznie zapraszamy na kolejne debaty portalu o historii EU. Dobranoc Panu. Dobranoc Państwu. Dobranoc, dziękuję. Thank you.